końcówce 2020 roku wielkopolskie portale internetowe zaczęły informować o pojawiającej się w okolicach podpoznańskiego Swarzędza watasze wilków. Mieszkanka miasta relacjonuje nawet, że widziała takiego drapieżnika na jednej z ulic. Dwa tygodnie później, w niedalekiej okolicy, po leżącym kilkanaście kilometrów dalej Szczepankowie, doszło do pogryzienia psa. Pies na szczęście przeżył. Sytuacja jest jednak o tyle niezwykła, że jeszcze do niedawna spotkanie wilka było czymś rzadkim, a już zwłaszcza w bezpośredniej okolicy ludzkich siedlisk. Można wręcz stwierdzić, że ostatnie lata to czasy, gdy drogi ludzi i wilków przestały się krzyżować. Co więc stało się, że wilki zaczęły niepokoić ludzi? Czy powinniśmy obawiać się ich ataków? I tak w ogóle, co powinniśmy wiedzieć o tym strażniku polskich lasów? No właśnie, przede wszystkim zacznijmy od tego, że wszystkie wilki przemierzające obszar Polski należą do jednego gatunku, a mianowicie są to wilki szare. Chociaż jak sama nazwa podpowiada, kolor jego sierści jest szary, to jednak można spotkać osobniki o innym umaszczeniu, to jest szaro-brązowym, szaro-beżowym lub nawet szaro-rudym, nigdy jednak czarnym. Wilki żyją w grupach nazywanych watachami, liczących do zazwyczaj 10 osobników. Trzymają się w grupach rodzinnych, w których dominuje tak zwana para alfa. Para, która przewodzi watasze i jedyna, która może się rozmnażać. Towarzyszą im ich młode, czasem również te z poprzedniego miotu. Do rui wilki przystępują w lutym, a szczenięta przychodzą na świat w okolicach maja. Najczęściej rodzi się 5-6 szczeniąt, ale do zimy średnio dożywają maksymalnie 3 wilczki. Co stanowi dietę wilka? Jako że wilk potrzebuje do zaspokojenia swojego apetytu około 1,3 kg mięsa dziennie, to najlepszym posiłkiem byłaby zwierzyna kopytna, taka jak jeleń, dzik czy sarna, których upolowanie zapewniłoby pokarm na kilka dni dla całej watachy. Jednakże obserwacje polowań wilków wykazały, że większość prób kończy się niepowodzeniem. To też wilk chętnie skusi się i na mniejsze ssaki, ryby czy nawet padlinę. Wygłodniałym wilkom zdarza się też zapolować na niezabezpieczone zwierzęta hodowlane. Dlaczego nie wymieniam tutaj psa ze Szczepankowa, o których wspomniałem na samym początku? A to dlatego, że wilki psów niezwykły umieszczać w swoim menu, ale za to traktują je jako naturalnych rywali w dostępie do zwierzyny leśnej. Mówiąc wprost, nikt wilka nie wyedukował, że pies woli karmę podaną w misce oraz że dla ciasteczek z wątróbką tenże jest w stanie zrobić w zasadzie wszystko. A co dzieje się z populacją wilka w Polsce? Poszczególne parki narodowe najpierw zaczęły chwalić się, że udało im się zaobserwować wilka na obszarach parków, a w kolejnych latach nawet zwiększać liczebność drapieżników. Jak podał Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w 2019 roku w Polsce żyło około 2000 osobników. W porównaniu z poprzednimi latami możemy wręcz mówić o bombie demograficznej. Jeszcze w 2013 roku było ich ponad 1100, podczas gdy 3 lata wcześniej 770 sztuk. Wilczy dołek mieliśmy w Polsce w roku 1972, kiedy to dane wskazywały na mniej niż 60 sztuk. Wynikało to z tego, że po wojnie na wilka nie tylko można było polować, ale zastrzelenie osobnika wiązało się nawet z gratyfikacją pieniężną. Dopiero w 1998 roku dodano go do listy gatunków objętych w Polsce ścisłą ochroną. Pomyślicie sobie, wow, 2000 wilków w Polsce, ale mnóstwo. Jednakże w porównaniu do innej zwierzyny leśnej jest go tyle co nic. GUS naliczył bowiem w 2018 roku około 922 tysięcy saren oraz 276 tysięcy jeleni szlachetnych. Z drugiej strony to jednak nadal całe 2000 wilczych osobników w Polsce. Zerkając na inne kraje Europy, to największe szanse na spotkanie wilczego zwierza mamy w Rumunii, gdzie żyje ich około 2700 sztuk. To jednak kompletnie nic w porównaniu do Rosji,
gdzie ten kraj przemierza ich łącznie około 30 tysięcy. A już istne wilcze Eldorado panuje w Kanadzie, gdzie szacuje się obecność tych drapieżników na poziomie 50 tysięcy sztuk. Zapytacie, ale po co tak w zasadzie leśnictwa starają się teraz zwiększać liczebność wilka? Przede wszystkim jest on pomocny w regulowaniu ilości zwierzyny w ekosystemie. Jelenie, dziki czy bobry bez naturalnego wroga szybko się rozmnażają, a ich nadmiar przyczynia się do wyrządzania szkód. Ponadto resztkami pożywienia pozostawionymi przez wilki raczą się stworzenia padlinożerne. Zależność jest dosyć łatwa do zaobserwowania. Im więcej saren, jeleni i dzików, tym szybciej rośnie populacja wilków. Jeżeli jednak na danym obszarze nagromadzi się za dużo wilczych watah, zacznie brakować zwierzyny leśnej do upolowania i wilki zaczną rywalizować ze sobą o ograniczone zasoby zwierza. Przez to silniejsze egzemplarze wygrają rywalizację ze słabszymi, co z kolei spowoduje, że populacja wilka zacznie się zmniejszać. I tak dalej, koło się zamyka. A czy my, ludzie, mamy się czego obawiać ze strony wilka? Generalnie to nie. Generalnie. Według relacji Romana Guli i Katarzyny Bojarskiej, badaczy wilków, przede wszystkim na wilka trudno trafić, gdyż ten towarzystwa człowieka nie poszukuje. Wilk stara się trzymać z daleka od ludzkich siedlisk, a zbliża się do nich przede wszystkim pod osłoną nocy, wiedziony instynktem. Jeżeli już, to na taki krok decydować się będą przede wszystkim osobniki chore lub wygłodniałe. Relacje osób, które miały przyjemność napotkać te zwierzęta, często opisują, że wilki stawały nieruchomo na kilka sekund, przyglądały się, a następnie chyt gdzieś w leśną gęstwinę i tyle je było widać. No okej, ale co gdy nie mamy tyle szczęścia i drapieżnik ani myśli, aby czmychnąć? Jak sobie wówczas poradzić? Przede wszystkim, choć łatwo to powiedzieć, a trudniej wykonać, to zachowajmy spokój. Wilka trzeba przestraszyć pewnością siebie. Powinno pomóc samo uniesienie rąk do góry i machanie nimi. To nie tylko powiększy naszą sylwetkę, przez co staniemy się dla napastnika groźniejsi, ale i rozprzestrzeni nasz zapach. Nie pomaga? Warto zagwizdać albo zacząć pokrzykiwać głosem o niskim tonie. Nadal mało? Jeżeli nasz przeciwnik zaczyna się zbliżać, to należy zacząć rzucać w niego grudkami ziemi oraz powoli się wycofywać. I choć to mało prawdopodobne, to w przypadku walki należy mierzyć w jego najsłabszy punkt, czyli nos. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że od wieków człowiek i wilk darzą się szacunkiem i ani nam ludziom, ani wilkom raczej nie zależy, żeby wchodzić sobie w drogę. I tylko zastanawia mnie, dlaczego wilka tak często umieszczamy w powiedzonkach o negatywnym wydźwięku. Wilk w owczej skórze, człowiek człowiekowi wilkiem, patrzeć na kogoś wilkiem, czy nie wywołuj wilka z lasu. Chętnie poznam Twoją opinię, wówczas daj mi znać w komentarzu pod filmem. A jeżeli masz wilczy apetyt na kolejne ciekawostki, wówczas zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału. Tyle z mojej strony na dziś. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Cześć!